Co zrobić, żeby skutecznie zredukować tzw. chomiki drugi podbródek? Przede wszystkim częściej się uśmiechać i pracować nad mięśniem obniżaczem kącika ust oraz jarzmowymi, a także przyklejać częściej język do podniebienia, ćwicząc w ten sposób mięsień gnykowy i podgnykowy. Poza tym korzystać z masaży tkanek miękkich. Nadto można zastosować na przykład radiofrekwencję mikroigłową tylko na dolną partię twarzy, odpowiednio dobierając długość igieł, tak żeby zdeponować wyższą temperaturę na tkance podskórnej. Ponadto można również zastosować produkty lipolizujące. Sama nie jestem zwolenniczką deoksycholanu sodu ani fosfatydylocholiny ze względu na możliwe powikłania i pojawienie się reakcji odczynowych, ale na przykład są produkty bezpieczniejsze, oparte na peptydach albo na kwasie cytrynowym z tropokolagenem. Te trwale nie niszczą adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, tylko opróżniają adipocyty jak zbiorniki z trójglicerydów, dając nam bardzo ładny owal twarzy. Ciut mniejsze chomiki.